Co to są Andrzejki? Andrzejki to jedno z najbardziej znanych i cenionych świąt w Polsce, obchodzone w nocy z 29 na 30 listopada. Tradycja ta ma swoje korzenie w kulturze pogańskiej i chrześcijańskiej, a jej nazwa pochodzi od świętego Andrzeja, apostoła Jezusa Chrystusa. Andrzejki są czasem zabaw, wróżb i spotkań towarzyskich. W Polsce jest to okazja do zebrania się w gronie rodziny i przyjaciół, aby wspólnie spędzić czas, wróżyć i bawić się. Skąd się wzięły Andrzejki? Andrzejki mają bardzo długą historię i są obchodzone w różnych krajach, nie tylko w Polsce. Jest to tradycja, która sięga czasów pogańskich, ale z czasem została połączona ze świętem świętego Andrzeja. W Polsce Andrzejki są znane już od bardzo dawna, a dzieci uwielbiają ten dzień. Dlaczego obchodzimy Andrzejki? Andrzejki są obchodzone dlatego, że ludzie uwielbiają zgadywać, co ich czeka w przyszłości. Jest to też okazja do spędzenia czasu z rodzeństwem, przyjaciółmi i rodziną. Co się robi w Andrzejki? Najważniejszą częścią Andrzejek są wróżby. Można na przykład wylać wosk przez klucz do miski z wodą i zobaczyć, jakie kształty utworzy, to podpowie, co was czeka. Inna popularna wróżba to rzucanie buta przez dziewczynę. Jeśli but wskaże w stronę drzwi, to znaczy, że dziewczyna szybko wyjdzie za mąż. Co to jest wróżba? Wróżba to zabawa, w której próbujemy dowiedzieć się czegoś o przyszłości. To trochę jak magia, ale nie bierzcie tego zbyt poważnie. Wróżby to głównie zabawy i nie można być pewnym, czy naprawdę pokazują przyszłość. Wróżby w Andrzejkach są zwykle bardzo proste i można je robić w domu. Przykłady wróżb andrzejkowych. Wróżba z woskiem. Do tej wróżby potrzebujesz kawałka wosku i klucza. Wosk topisz i przelewasz przez dziurkę w kluczu do miski z zimną wodą. Wosk zastyga w dziwnych kształtach, które można potem czytać jako znaki przyszłości. Wróżba z butem. Dziecko rzuca jednym z butów w kierunku drzwi. Jeśli but wyląduje palcami w kierunku drzwi, to znaczy, że osoba ta szybko weźmie ślub. Wróżba z cieniem. Do tej wróżby potrzebujesz lampy i białego arkusza papieru na ścianie. Każde dziecko kolejno staje przed lampą tak, aby rzucić cień na arkusz. Inne dzieci próbują zgadnąć, co cień przypomina. Może to być przyszły zawód, ulubione zwierzę itd. Wróżba z orzechów. Do tej wróżby potrzebujesz kilku orzechów włoskich. Każde dziecko dostaje orzech i otwiera go. Wnętrze orzecha może coś powiedzieć o przyszłości. Na przykład, jeśli orzech jest duży i pełny, to znaczy, że przed nami dużo szczęścia i radości. Wróżba z pierścieniem i wodą. Do miseczki z wodą wrzucamy mały pierścień. Następnie każde dziecko po kolei zamyka oczy i próbuje złapać pierścień palcem. Jeśli się uda, to znak, że będzie nam sprzyjało szczęście. Wróżba z kartkami i kredkami. Każde dziecko otrzymuje kartkę i kredki. Następnie ich zadaniem jest narysować coś, co ich interesuje, lub coś, co chcieliby robić w przyszłości. Potem wszystkie rysunki można zebrać i wspólnie je omówić. Może któryś z rysunków okaże się proroczy. Wróżba z liczbami. W miseczce umieszczamy karteczki z różnymi liczbami. Każde dziecko wybiera jedną liczbę. Liczby mogą oznaczać różne rzeczy, na przykład ile przyjaciół będziemy mieć w przyszłym roku, czy jakie miejsce zajmiemy w konkursie. Andrzejki to polskie święto pełne magii i wróżb, obchodzone 29 listopada. To czas, gdy dzieci i dorośli próbują zajrzeć w przyszłość przez różne zabawy i wróżby, takie jak wróżba z woskiem czy rzucanie butem.
Te tradycje mają głębokie korzenie i są znane w Polsce od bardzo dawna. Chociaż wróżby to głównie zabawy i nie można traktować ich zbyt poważnie, Andrzejki to wspaniała okazja do spędzenia czasu ze znajomymi, rodzeństwem, przyjaciółmi i rodziną.